W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o reklamowaniu przez influencerów tzw. skamów, czyli produktów będących oszustwami. Problem ten został nagłośniony przez youtuberów, którzy postanowili bliżej się temu przyjrzeć. Filmy nagrane m.in. przez Sylwestra Wardęgę spowodowały, że internetowi twórcy zaczęli przepraszać za swoje zachowanie. Okazuje się, że nagłośnienie nieuczciwych praktyk spowodowało również to, że niektóre gwiazdy zaczęły publicznie pokazywać, jak wyglądają maile, które otrzymują od firm proponujących im współpracę. Sashan pokazała mail z propozycją współpracy. Sashan, a właściwie Roxana Prędę postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami pewną ciekawostką. Wokalistka udostępniała na Instastory screen wiadomości, jaką otrzymała od marki zajmującej się sprzedażą kosmetyków. W ramach współpracy piosenkarka miałaby reklamować jeden z ich produktów. Co więcej, dziewczyna przyznała, że tego typu wiadomości otrzymuje regularnie. Kolejny skam i przynęta dla influencerów. Chyba trzecia tego typu propozycja w ciągu tygodnia, napisała na Instastory. Czy Sashan otrzymała propozycję reklamowania skamu? Na Instastory wokalistki możemy również zobaczyć, że produkt, który miałaby reklamować Sashan, jest dostępny w znacznie niższej cenie na jednym z internetowych portali. Powstaje pytanie, czy w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia ze skamem. Warto przypomnieć, że mianem skamu określane są transakcje polegające na tym, że konsument kupuje dany produkt, ale ostatecznie go nie otrzymuje i zostaje oszukany. Firma nie przyjmuje żadnych reklamacji i zwrotów i ostatecznie zamyka się i znika z sieci.